jeszcze przed paroma godzinami zasiedliśmy do biblijnego stołu, podzieliliśmy się pokładkiem, a teraz jesteśmy tutaj, w tej świątyni, bo nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez uczestnictwa pasterzy. Co tak właściwie naprawdę nas tutaj do tej świątyni dziś sprowadza? Co sprawia, że co roku po tej porze pustoszeją ulice, cichnie samochodowy zgiełk, że świątynie, które przez cały rok wydają się być za duże, dziś stają się za ciasne. Co sprawia, że ci, którzy w ciągu całego roku Panu Bogu nie narzucają się, dziś bez większego zawstydzenia śpiewają bardzo głośno kolędy. Czy to tylko kwestia tradycji, pamiątki z dzieciństwa, nastroju tej dzisiejszej nocy? Nie jest łatwo odkryć prawdziwy sens tych świąt, świąt Bożego Narodzenia, w czasie, kiedy stały się one tak bardzo komercyjne. Stały się bardzo atrakcyjne ekonomicznie, bo na tych świętach można dobrze zarobić, właściwie już od połowy listopada. Słyszeliśmy dźwięk kolęd, widzieliśmy bożonarodzeniowe dekoracje. Jeszcze tym wszystkim dziś jest w nas radość Bożego Narodzenia. Czy w tym bieganiu ze zakupami, prezentami, a nawet późna w nocy, czy jest jeszcze miejsce dla Pana Boga, dla tych wydarzeń, które święty Łukasz w sposób tak bardzo prosty odnotował, kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. I porodziła syna. Moi drodzy, święta Bożego Narodzenia to nie tylko wspomnienie czegoś, co wydarzyło się dawno temu, ale święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim dobra nowina skierowana do nas wszystkich tutaj obecnych. To uświadomienie sobie, że Bóg niemowlę owinięte wieluszki położone w żłobie to nie tylko jakaś lalka, to jakieś dzieciątka, ale że to Zbawiciel nasz Bóg. Że to ten, który dla nas, ludzi, stał się człowiekiem. Przypomina nam to dziś święty Paweł. Ukazała się łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom. Te święta przypominają nam o niezwykłej miłości Pana Boga do każdego z nas. W jednej szkole przypiewamy: Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud swój, dzieląc z nim trudy i snowy. To właśnie słowa tej pieśni, tej kolędy, to dzisiejsze wydarzenie przyjścia na świat Syna Bożego daje człowiekowi nadzieję. Nadzieję dla tych wszystkich, którzy dziś może uronili przy wigilijnym stole po łzę, po utracie kogoś bliskiego,
świat staje się lepszy, bo Bóg, stawszy się człowiekiem, przyszedł do każdego z nas, aby nas swoją miłością obdarować. Jakże wielce bolesny jest dziś fakt, że dla wielu ludzi i zapewne dla wielu z nas Bóg staje się tak odległy. Staramy się, aby Bóg nie wtrącał się w nasze życie. Jesteśmy daleko od Niego. I wśród najważniejszych rzeczy w naszym życiu najczęściej Bóg jest na samym końcu. Bóg, który kolejny raz przychodzi do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia, nikomu z nas nie chce się narzucać. Tak jak nie narzucał się mieszkańcom Betlejem, którzy nie chcieli dla Niego otworzyć swych mieszkań, wtedy, kiedy On chciał przyjść na świat. Bóg czeka na decyzję każdego z nas. Ten Bóg pragnie wejść do naszego życia. I wejdzie, bracie i siostro, również w Twoje serce, kiedy Mu na to pozwolisz. Za chwilę wyznamy naszą wiarę. I przyklękniemy na słowa o dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Wymawiając właśnie te słowa, niech każdy z nas zrobi to w poczuciu wielkiej wdzięczności i niech ten wyjątkowy raz pomyśli o sobie. To dla mnie Bóg stał się prawdziwie człowiekiem. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abra i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałą. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy, przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Janie Chrzciciele, Szczepany, Macieje, brat Baranu, Ignacy, Aleksandrę, Marcelinę, Piotrę, Felicy, Dom Perpetuo, Magatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona. Nie z powodu naszych zasług, lecz dzień Twojego przebaczenia. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i na nich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka Wasza cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
wszystkim, którzy tak pięknie udekorowali tę naszą świątynię, byśmy mogli dziś przeżywać w sposób i duchowy, i wizualny tę radość Bożego Narodzenia. Słowa podziękowania kieruję do naszego chóru, który uświetnia nam dzisiejszą liturgię. Pragnę podziękować całej liturgicznej służbie ołtarza i wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem, swoją życzliwością, dobrocią, swoim czasem włączyli się w przygotowanie tej dzisiejszej liturgii i w obchód radości Bożego Narodzenia. Wszystkim niech Boże Dziecię błogosławi. A na koniec niech ten zaszczytany poziom będzie dla nas motywacją, abyśmy te kolędy nie śpiewali umierająco, ale z wielkim entuzjazmem. Bo tak patrzę, on jest jeden, nas pewnie 1500, ale jest dużo głośniejszy niż my. A przecież to radość Bożego Narodzenia. Niech ten nasz śpiew kolęd płynie również z tego entuzjazmu naszego duszy. Na radosne przeżywanie tego czasu, tych rodzinnych świąt. Niech Boże Dziecię nam błogosławi. Pan z Wami. Wasze duże swoją radością i uczyni was właścicielami Ewangelii.